Witam Was bardzo serdecznie na kanale YouTube BalticBHP.pl. W dzisiejszym odcinku, a to już jest odcinek 174, chciałbym Wam zaprezentować kolejne bardzo fajne i bardzo ciekawe spodnie do pracy. Wielu z Was lubi pracować w spodniach dresowych, w spodniach jeansowych, niekoniecznie musicie używać spodni typowo roboczych i na tych drugich, czyli jeansowych, chciałbym się dzisiaj skupić. W serii naszych odcinków już wcześniej miałem okazję prezentować Wam spodnie jeansowe firmy Engelbert Strauss. One były w takim niebieskim, typowym niebieskim dla jeansów kolorze. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować ten sam model spodni, ale w kolorze szaro-czarnym, który moim osobistym zdaniem jest najfajniejszym kolorem, jeżeli chodzi o jeansy firmy Strauss. Zobaczcie sami, jak fajnie one wyglądają. Przesunę trochę kamerę w dół, żebyście to dobrze widzieli. Kolor szaro-czarny z czarnymi nakolanymi wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jak widzicie, te nogawki nie są takie bardzo szerokie. Nie jest to taka wersja, w której będziecie wyglądać jak Aladdin. One są tak fajnie taliowane. Nie są też bardzo wąskie, co ograniczałoby w jakikolwiek sposób ruchy, czy w którymś kierunku. Są naprawdę super wygodne. Zacznijmy może od kolan. Na kolanach miejsce na kolanniki. Kordura na całej powierzchni. Kordura pokryta teflonem. I kordura jest bardzo, bardzo wytrzymała i wodoodporna. Oczywiście zaraz ktoś powie, tak, ja mam kordurę na kolanach, ale już przemakają mi kolana. Oczywiście, to jest materiał jak każdy inny, on się zużywa. Jeżeli zetrzecie tą warstwę ochronną, no to on samo z siebie wynika, że zaczną przeciekać. Na lewej nogawce duża, pojemna kieszeń, naszyta, jak widzicie, delikatnie pod kątem, żeby w momencie, kiedy kucacie, żeby łatwy był do niej dostęp. Kieszeń zapinana na mocny rzep i dodatkowo jeszcze na mocny nap. Nap zakończony taką fajną imitacją płaskiej nakrętki. Duża kieszonka na telefon zapinana dodatkowo na dodatkowy rzep, dzięki czemu jak włożycie tu telefon lub portfel, on nie wypadnie. Cała kieszeń na całej powierzchni oczywiście wzmocniona jest materiałem kordura, dzięki czemu możecie do niej wsypać wkręty, wsypać gwoździe. I tutaj dziura nie powinna zostać wytarta, bo to miejsce jest zabezpieczone materiałem kordura. Długa kieszonka na podłużną miarkę lub coś podobnego. Cała kieszeń w środku, jak i to miejsce na zewnątrz, najbardziej narażone na uszkodzenia, wykończone materiałem kordura. Na prawej nogawce z tyłu oczywiście ta długa kieszeń na młotek, wkręty, śrubokręty, cokolwiek, oczywiście też wykonana w całości z kordury. Końcówka kieszeni niedoszyta, to już Wam mówiłem wcześniej, jeżeli włożycie tu coś podłużnego, na przykład jak włożę tutaj rękę i zginacie nogę, to nie ma takiego naciągu, bo gdyby ta kieszeń była umocowana, nie ma możliwości zgięcia i dochodziłoby do rozrywania materiału, bądź wielkiego naciągu tutaj w okolicy kolana. Z tyłu na tylnej części kieszenie całkowicie wykonane z materiału kordura. Jedna zapinana na mocny nap. Druga po drugiej stronie kieszonka jest otwarta, więc bezproblemowy jest do niej dostęp. W pasie oczywiście, co przystało do spodni Straussa, flex belt, dzięki czemu wygodnie siadacie, wygodnie wstajecie i nie ma żadnego problemu z ruchem. Materiał tych spodni to jest 100% bawełna, więc spokojnie możecie je prać w 50 stopniach, nawet w 60 stopniach. No, firma Strauss nie zaleca wyższej temperatury prania własnych spodni ze względu na wytrzymałość materiału. Spodnie, jak widzicie, wyglądają naprawdę bardzo, bardzo dobrze i prezentują się świetnie, nawet jako spodnie do użytku codziennego. Ja mam je dzisiaj zestawione z bluzą firmy Strauss, bluzą z kapturem, o której już Wam kiedyś mówiłem. Jeżeli chcecie raz sobie kupić bluzę i zapomnieć o zakupach kolejnej bluzy, to polecam te bluzy, bo one naprawdę są świetne i naprawdę bardzo długo wytrzymają. Na nogach mam buty Castra Mid, które też już Wam kiedyś prezentowałem. Sami przyznacie, że ten zestaw zielony, szary, zielony wygląda naprawdę świetnie i w takim zestawie można nie tylko iść do pracy, ale pójść sobie, nie wiem, na zakupy, spędzić czas z przyjaciółmi. Jeżeli chodzi o spodnie, to na dzisiaj będzie tyle.
Wracam z kamerą wyżej, żebyście mnie widzieli. Ja ze swojej strony oczywiście zapraszam do odwiedzenia tego linka, który będzie załączony tu pod filmem. Tu możecie sobie zobaczyć te spodnie, poczytać o nich, poczytać o składzie materiału, o miejscach, w których możecie ich użytkować. Ja oczywiście ze swojej strony zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do obserwowania naszych mediów społecznościowych. Tam staramy się być bardzo aktywni, bardzo dużo informacji przekazujemy Wam. Dzięki temu możecie z nich korzystać i patrzeć, co nowego się pojawia. Ci wszyscy, którzy oglądają nasz film po raz pierwszy, przypominam, jesteście na kanale YouTube BalticBHP.pl. Tu codziennie pojawia się nowy film z prezentacją nowego, fajnego produktu, tak jak dzisiaj były to spodnie firmy Engelbert Strauss Model Denim. Z mojej strony to już będzie chyba na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do następnego.